Myślisz, że tym razem będą jakieś spoilery? Nie wiem, to jest twój film. No tak. Bakteria Kara może wam nic nie mówić, choć pewnie wielu z was kliknęło na ten odcinek ze względu na grę, z której ta nazwa się wywodzi. A mowa tu o Subnautica i Subnautica Below Zero. Bakteria Kara tak naprawdę nie pojawiła się po raz pierwszy w grze Subnautica, a w jednej z pierwszych produkcji studia Unknown Entertainment, mianowicie Natural Selection 2. Pierwszą nazwą dla bakterii była nazwa bakteria Carrar, później jednak zmieniono jej nazwę na Kara, aby dopasować ją do nazwy z Subnautica. Corey Strader i Tom Jabbert, czyli kolejno deweloper i scenarzysta gry, powiedzieli, że Kara z Natural Selection 2 to zmutowana forma Kara w Subnautice. W oryginalnym scenariuszu fabularnym Kara była bakterią opracowaną przez prekursorów. Ostatecznie jednak dowiadujemy się, że pierwszymi, na którą wpadli, czy też styczność mieli z bakterią, są właśnie prekursorzy, czyli prastara rasa kosmitów odpowiedzialnych za wszystkie ośrodki badawcze, na które natkniemy się w Subnautica i dodatku Below Zero. Od samego początku gry nasze podzespoły komputerowe i PDA informują o dużym skażeniu wody, co początkowo możemy łączyć ze skażeniem wywołanym wyciekiem paliwa z rozbitej aurory. Jednak jest to skażenie biologiczne wywołane bakterią Kara, co potwierdza PDA znaleziony w bazach Degassi. Bart Torgal został zainfekowany bakterią, dostając grypopodobne objawy. Z kolei w danych prekursorów jest informacja o tym, że bakteria Kara zabiła, uwaga, 143 miliardy osobników od czasu jej odkrycia. Oczywiście nie wiemy, czy ta liczba jest prawdziwa. Zgony te są potwierdzone przez PDA, a co z tymi, którzy umierali, a PDA ich nie odczytało jako zmarłych? Liczba ta mogła być równie większa niż 143 miliardy. Głównie światy prekursorów zostały poddane kwarantannie. Również takie planety placówki jak planeta 4546b, gdzie szukano rozwiązania i lekarstwa. Po wypadku, w którym zamieszany był lewiatański smok morski i uszkodzeniu ośrodka badawczego infekcji, próbując odzyskać swoje potomstwo, zabezpieczona tam bakteria Kara wydostała się na planetę. Ekosystemy planety 4546b zostały zdziesiątkowane. Musimy zrozumieć, że według szacunków PDA Kara inkubuje w ciągu 2 tygodni i zabija w ciągu 5 tygodni. Osiąga to poprzez wyłączenie systemu immunologicznego, czyniąc zainfekowanego gospodarza podatnym na inne choroby. I wywołuje mutacje genetyczne DNA gospodarza oraz powoduje zmiany w strukturze ciała, prowadzące ostatecznie do całkowitego kolapsu organizmu z powodu niemożności prawidłowego funkcjonowania. Prekursorzy zostali zmuszeni do zainicjowania kwarantanny na 4546b i aktywacji platformy wielkiego działa egzekwowania kwarantanny. Działo to miało na celu zestrzelenie wszystkiego, co zbliża się do planety 4546b i zapobieżeniu, aby cokolwiek z planety się wydostało, tak aby bakteria się nie rozprzestrzeniała. Prekursorzy stworzyli tak zwane przestrzeniaki, biologicznie robotyczne stworzenia, mające za zadanie pilnować przestrzegania kwarantanny na 4546b, jednak sposób egzekwowania jest bardzo agresywny. Przestrzeniaki po prostu likwidują wszystko, co zostaje zarażone przez Karę. Jednak nie są tak skuteczne, jak założyli prekursorzy, przecież planeta jest pustoszona przez bakterie prawie 1000 lat po jej uwolnieniu. My jako gracz zdajemy sobie sprawę z bycia zarażonym dopiero przy próbie wyłączenia działa egzekwowania kwarantanny. Sama platforma nas o tym informuje. Co więcej, im dalej w fabule zabrniemy, dostajemy komunikat o wykonaniu skanu ciała przez PDA, skąd dowiadujemy się o krytycznym poziomie skażenia i na dłoniach postaci zauważamy zielone cysty. I tu ciekawostka, nawet jak wyjdziecie z ciała sprawdzić resztę naszego ciała, no to wciąż zielone mamy tylko ręce. Co ciekawe, Denby, czyli oficer medyczny z kapsuły numer 12, zauważył zielone cysty już po 3 godzinach od zakażenia. Widocznie każda osoba inkubuje niejako bakterie po swojemu. Jeśli stworzymy zbiornik na obce formy życia i umieścimy w nim zakażone stworzenie, to reszta stworzeń zostanie zakażona, ale to bardziej zabieg kosmetyczny. Gracz może zeskanować zwierzęta, które zostały już wcześniej zeskanowane, aby sprawdzić, czy już zostały zainfekowane bakterią Kara.
Łypacze, czyli jeden z gatunków ryb dostępnych na 4546B, jest na tyle mały, że korzysta z tak zwanych ujść obcych, aby zabrać ze sobą małe ilości enzymu 42 produkowanego przez lewiatany cesarskie. Jedynym lekarstwem na chorobę wywołaną przez bakterię kara jest właśnie enzym lewiatana cesarskiego. Dzięki łypaczom planeta 4546b przetrwała. Co więcej, nasz bohater przetrwał dłużej niż 5 tygodni dzięki właśnie stykaniu się z małymi dawkami enzymu oraz zjadaniu naszpikowanych enzymem rybek. Are you here to play? Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Tak naprawdę to łypacze stały się nieświadomymi bohaterami planety 4546b, bo dzięki ich niewielkim rozmiarom i wszędobylstwu po prostu rozprzestrzeniały enzym 42, którego właśnie szukali prekursorzy. Byli o krok od rozwiązania zagadki bakterii kara, jednak to dopiero nasz bohater konsekwentnie po śladach innych dotarł do rozwiązania zagadki. Tak naprawdę jedynie lewiatan cesarski i przestrzeniaki odporne były na zakażenie. Lewiatan produkuje środek zaradczy w postaci enzymu 42, a przestrzeniak jest wynikiem biomechanicznych adaptacji prekursorów. Czy bakteria kara była tylko rozprzestrzeniona w obszarze działania Rileya Robinsona i gry Subnautica? Nie. Oczywiście w Subnautica Below Zero pojawia się Frozen Leviathan, ogromny, przerażający stwór, którego poczynania zostały zatrzymane przez lodowiec. Stwora tego znajduje ekipa Altery już po wydarzeniach Subnautica i prawdopodobnie zeznaniach Robinsona. Czyli to ta sama bakteria, która zabijała, istniała w galaktyce? Niestety nie. Okazuje się, że kara mutuje i to, co zostało znalezione na, powiedzmy, biegunie planety 4546b, to jest zmutowana wersja bakterii odpornej na temperaturę, rozkładająca żywiciela, żywiąca się jego martwą tkanką. Zdolność bakterii do przetrwania przez długi czas poza zwłokami lewiatana sugeruje wysoce skuteczne właściwości saprofityczne. Skany wskazują, że krosty są jedynymi widocznymi składnikami gęstej sieci bakteryjnej, żywiącymi się martwymi komórkami lewiatana. Jednakowoż nie wiadomo, czy przyczyną śmierci ponad 1000-letnich zwłok lewiatana była kara, czy coś innego. Nikt nie odważył się go odmrozić i sprawdzić, czy na pewno nie żyje, co przecież nie dziwi. Cóż, bakteria kara przyczyniła się do upadku wielu cywilizacji jak kosmicznych prekursorów. Kto wie, jak wyglądałaby planeta 4546b, zanim zaraza wydostała się na zewnątrz. Dziękuję za Wasz czas i obecność, no i do następnego.